Cześć, witam w kolejnym vlogu. Żadna data mnie tak nie elektryzuje jak 1 maja. W końcu nadszedł ten dzień, bardzo długo w tym roku na niego czekałem i liczę na to, że zacznę dzisiaj go z impetem. Jestem na łowisku Lubiki w województwie pomorskim, stosunkowo świeża woda, jeżeli chodzi o łowiska no kill. Jest to woda, gdzie można łowić karpie, liny, amury, jesiotry, ale również drapieżniki, szczupaki i okonie. I oczywiście skupiam się dzisiaj na tych drugich i liczę na to, że dziś otworzę sezon 2024. Trzymajcie kciuki, siadam do bellyboata i lecę na wodę. I zaczyna się 1-majowa przygoda. Póki co jest bezwiecznie, pięknie. Temperatura wody 16 stopni Celsjusza. W przeciągu tygodnia wzrosła o 5 stopni. Zobaczymy, czy to wszystko przełoży się na brania. Oczywiście na to liczę. Wędka w dłoń i lecimy. Pierwszy rzut. Mam nadzieję, że nie będzie brania, bo branie w pierwszym rzucie to podobno klątwa. Zwłaszcza jeżeli się nie zatnie ryby. Także pierwszy rzut za mną. Teraz można już na spokojnie łowić. Podstawową wędką, którą dziś będę używał, jest kij Westina W4 Vertical od 14 do 28 gramów o długości 185 cm z bardzo fajną, krótką rękojeścią. Kij, jeżeli chodzi o budowę konstrukcji 1 plus 1, czyli rękojeść plus blank. Bardzo fajna wędka, jeżeli chodzi o łowienie na bellyboacie. Testowałem ją w ubiegłym roku jesienią, świetnie się sprawdziła. Myślę, że będzie to jedna z podstawowych wędek w tym roku na moim pływadełku. Ale też w ciągu sezonu będę pokazywał wam wiele różnych innych kijów. Zimą udało mi się na rynku wtórnym zakupić wiele wędzisk, prawdziwych rarytasów. Sukcesywnie będę je pokazywał i zabierał ze sobą na bellyboata. Dzisiaj wziąłem kij, który wiem, że dobrze leży mi w łapie. Jestem do niego już przyzwyczajony. Także myślę, że skutecznie będę zacinał biorące tutaj szczupaki. A jest ich tutaj mnóstwo. Powiem szczerze, że nie znam drugiego takiego jeziora, gdzie można tak dobrze się nałowić. Może nie są to wielkie ryby, ale jeżeli chodzi o ilość brań, to jezioro na pewno przoduje wśród tych, które odwiedzam. Na początku założyłem sobie Bultiza na główce 6 gramów o dosyć ostrych kolorach. Będę dzisiaj troszeczkę tymi przynętami żonglował. Pokażę wam też pewną nowość, która się u mnie pojawiła, a tym samym przekażę wam bardzo fajną informację, ale to troszeczkę później. Najpierw chcę złowić pierwszą rybę. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba na pierwsze branie długo czekać. W tak pięknych warunkach, jakie są dzisiaj, to aż miło rozpocząć majówkę. Jak jeszcze połowie, to już w ogóle będzie fantastycznie. O, było pierwsze uderzenie.
dość delikatne. Także pojawiła się nadzieja. Podrzucę tej ryby jeszcze raz. Może ponowi atak. I było kolejne branie. Także na razie te rybki bardzo delikatnie uderzają, ale to jest kwestia czasu i na pewno zapnę rybę. Najważniejsze, że są aktywne. Troszeczkę rzutów multizem w tym kolorze oddałem. Więc pora na zmianę. Założę sobie na chwilę większą jaskółkę. Może inna technika prowadzenia przynęty będzie skuteczniejsza i szybciej zmusi szczupaczki do ataku. No póki co te rybki są ospałe. Nie pomogła zmiana przynęty. No nic, póki co jaskółka też jest nieskuteczna. Szukamy dalej. Założę Easy Shinera na główce 10 gramów. Kolejne branie, już trzecie, którego nie zaciąłem. Delikatnie te ryby dzisiaj strzelają w te przynęty. Ach, kurde, lekkie puknięcie i po sprawie. Spinninguję już około godziny, 4 brania. Niestety żadnej ryby nie zaciąłem. Jest! W końcu jest pierwszy. Pierwszy szczupaczek w 2024 roku. No w końcu. I pierwszy wymiarowy szczupaczek w tym roku. Niewielki, 51 cm, ale sezon rozpoczęty. Pierwsza ryba zaliczona. Teraz myślę, że już pójdzie z górki. O, jest kolejna ryba.
ale to jest taki pistolecik. Ho, ho, ho. Taki oto pistolet. Opłynąłem już 1/3, jeżeli chodzi o długość linii brzegowej. Póki co rewelacji nie ma. Jeden wymiarowy szczupak, jeden króciutki, kilka brań. Ale liczę na to, jak słoneczko troszeczkę jeszcze wyżej się podniesie, że te ryby jeszcze się ruszą. Już tak niemrawo powiewa, niestety, ze wschodu. Jestem teraz w takim miejscu, gdzie zawsze miałem bardzo dużo brań. Zobaczymy, czy tym razem również będzie tak samo. Easy Shiner jak zwykle niezawodny. Udało mi się wydubać wymiarową rybę. Więc pora poszukać czegoś innego. Przynęty może, która złowi jakąś większą rybę. Założę teraz Bultiza z wirującym ogonkiem. Na wiosnę mi te przynęty zawsze fajnie działały, ale Bultiza z ogonem od Twistera jeszcze nie używałem. To znaczy był i się zmył. No szkoda, bo był nieco większy niż poprzednik. Ale najważniejsze, że są brania i coś się dzieje. Bo mimo, że jest tutaj naprawdę sporo tego szczupaka, to jezioro też potrafi spłatać figla. I możemy wrócić o kiju. Chociaż są to naprawdę przypadki. Ach, przy samej powierzchni. Kurczę. Kolejne puknięcie było. Och, te ryby są dzisiaj naprawdę niemrawe. Dobra, jeszcze raz po tej samej trasie zobaczymy, czy powtórzy. Popłynę sobie teraz na stronę nawietrzną, póki wiatr jest słaby. Z tego co widziałem na wykresach, to będzie się wzmagał i wtedy tutaj wrócę, bo będzie się łowiło wygodniej, a tam już będzie to bardziej dyskomfort niż łowienie. Także sobie teraz płynę na drugi brzeg, oczywiście cały czas łowiąc.
2 godziny łowienia. Jeden szczupak wymiarowy, jeden niewymiarowy, kilka brań. No rewelacji nie ma. No ale można powiedzieć, że sezon już rozpoczęty. Rybą oczywiście. No myślałem, że ta przynęta większą robotę dziś zrobi w wodzie. Jakieś brania były. Jedna spinka. A, może takiego okonia od Westina. Fajna przynęta. Ale jeszcze na nią nic nie złowiłem. Bo po prostu na nią nie łowiłem. Kilka rzutów. Zobaczymy. Kurczę, jakieś banko chyba było. Zaraz zobaczymy, bo to przynęta świeża. Tak jest. Było uderzenie. O, jest. Ledwo zapięta ryba, ale tym razem jest mój. Troszeczkę większy niż ten pierwszy. 52 cm. Nieco większy, na pewno grubszy. No, są już dwa szczupaki, także jest już całkiem nieźle. Kolejny, ten już na pewno niewymiarowy. Oj, 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 przyjaciel, spokojnie. O, jest. Ale obawiam się, że to nie jest ryba. Czy tam mamy jakiś zaczep? Spróbuję nawinąć. Wodny. Udało się przynętę uratować. Na szczęście się nie stępił, ale to jest fajne miejsce, gdzie mogą być fajne szczupaki. Zatopione drzewo. Łowię już 2,5 godziny. Zostały mi jeszcze dwie. Nie jest najgorzej. Okej, tej przynęcie już podziękujemy.
A teraz założę przynętę, która również imituje okonia. Jest to przynęta firmy Fishmate. I już teraz mogę się Wam pochwalić, że właśnie tej firmy zostałem testerem. Na razie póki co, jeżeli chodzi o przynęty szczupakowe, mam ich niewielką ilość. Może nie tylko, że ilość, ale i rodzaje. Ale już dzisiaj postaram się coś podubać tą przynętą. Firma Fishmate to firma, gdzie przynęty są wykonane przez rękodzielników, ręcznie malowane, z dużą starannością. Jest mi bardzo miło i przyjemnie, że będę mógł reprezentować barwy tej firmy. Fajne warunki, jeżeli chodzi o bycie testerem. Bardzo fajnym aspektem umowy z firmą Fishmate jest to, że mogę również łowić na inne przynęty innych firm. Nie jestem tutaj zamknięty. Dzięki temu będę mógł sobie porównywać ich skuteczność na tyle innych przynęt. Fajniejsza ryba jest. Fajniejszy. Jeszcze go nie widać. No, to już jest przyzwoita ryba. I troszeczkę bardziej przyzwoita ryba. Zaczynam piąć się do góry. 59 cm wraca do wody. Została godzinka łowienia. Jest jeszcze szansa na podwyższenie wyniku, ale w sumie jestem już zadowolony. Wiatr miał się stawać coraz silniejszy, a jest wręcz odwrotny. Zrobiło się teraz naprawdę spokojnie, bardzo fajnie, przyjemnie. Mam nadzieję, że nie stanie się tak, że przez tą ostatnią godzinę nic nie będzie brało. Tak sobie dzisiaj żongluję tymi przynętami. Sprawdzam, co jest skuteczne. Do czego wychodzą ryby. Pora na płotkę Ricky z Ameryki od Westina. Pora na Bultiza. W tym złotym kolorze w ubiegłym roku to prawdziwy killer. Dzisiaj rozpocząłem od różowego, ale sobie zobaczymy, czy ten złoty, który był tutaj tak bardzo skuteczny, teraz również takowy będzie.
20-45 minut. No chodź. Uciekaj. Także na chwilę obecną trzy wymiarowe, trzy krótkie, kilka spinek, jeszcze więcej brań. Także całkiem fajny dzionek. Zmieniłem teraz kij na nieco mocniejszy. Założę jerka. Zobaczymy, czy są one skore do uderzenia w coś większego. Ten kij dragona, który teraz trzymam, nie jest przeznaczony do łowienia jerkami, ale całkiem wygodnie się nimi operuje. Kij obsługuje przynęty od 21 do 56 gramów. Jest długości 2,18. Jeszcze na chwilę spróbuję wahadłem. Na tej wodzie wszystkie przynęty, które są uzbrojone w kotwice, są niedozwolone. Możliwe jest tylko łowienie na pojedynczy hak, ale na potrzeby tego filmu właściciel zgodził się, abym mógł również łowić na inne przynęty. Ale taką zgodę właściciel wydaje przede wszystkim już bardzo doświadczonym wędkarzom, tym, którzy potrafią obchodzić się z dużymi rybami, potrafią sprawnie wyhaczyć rybę, nie robiąc jej krzywdy. I myślę, że to jest bardzo zdrowa polityka tej wody, z którą się bardzo zgadzam. Natomiast dziś stosuję przynęty z kotwicą, tylko te większe, próbując się dobrać do tych większych osobników, które tu mieszkają. Ale jak widać, te większe dziś, no niestety, nie są skore do współpracy. Może następnym razem będzie lepiej. A mi zostało 20 minut łowienia. Powoli zmierzam do miejsca, w którym się wodowałem. Sezonu szczupakowego. I oto mój pierwszy jesiotr na spina. Na jaskółeczkę.
powiem szczerze, że tego naprawdę się nie spodziewałem. Fajna, całkiem spora ryba, 84 cm. I kończy się pierwszomajowy, poranny wypad na szczupaki. Całkiem niezły wyjazd. Udało mi się zrobić sporo brań. 3 szczupaki wymiarowe wyjąłem. 3 niewymiarowe również zameldowały się na moim kiju. Także całkiem nieźle. No a do tego ten piękny 84-centymetrowy jesiot. Także myślę, że jest to całkiem spoko rozpoczęcie majówki. Kolejne dni to kolejne wypady na szczupaki. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Przede wszystkim jeżeli chodzi o wielkość. Teraz zawijam do brzegu i widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, do następnego. Siema, siema. Siema.